Halo widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Znowu wracamy do tego miejsca, w którym zaczęliśmy. Kolejny, czwarty odcinek już pod rząd nagrywany. Moi drodzy, idziemy dalej wzdłuż tych pochodni. Idziemy dalej za panem Dawidem, który z domu Drwala udał się dalej w podróż. Myślę, że kogoś znajdzie. I okazuje się, że w tym domu mieszkał pan Albert, który niestety nie spodziewał się nadejścia zimy i zmarł. Jest mi bardzo smutno, zostawcie znicz dla pana Alberta. A teraz ruszamy dalej za pochodniami kochanego Dawida. To brzmi jakby był mine, I don't know what, but he's not, dlatego idziemy dalej. Kroniki Alberta pozostawię tutaj. W ogóle coś mówił, że zakopał Alberta. Mogłem w sumie sprawdzić, co on miał przy sobie. Poczekajcie, może on coś miał przy sobie. Wiem, że to nie jest okej, niszczyć grobów osób, które zmarły, ale spokojnie, ja go później zakopię. Później mu dam spokojny odpoczynek. Ja chcę tylko dowiedzieć się, czy ja czasem czegoś nie zostawiłem. Znaczy, nie, że czegoś zostawiłem, ale czy nie zostało gdzieś tam, wiecie, o co mi chodzi, czy nie zostało tam przy Albercie jakaś rzecz. Może miał coś akurat dla mnie, to mi się by się przydało. Zobaczmy. Mówił, że gdzieś zakopał pana Alberta, tylko nie widzę na razie grobu. Chyba tutaj. Tak, tu jest pan Albert. Albert, drodzy, spoczywaj w pokoju. Sorry, to jest moja powinność. Znaczy to nie jest moja powinność, ale wiecie, po prostu muszę sprawdzić, okej. Okay. O, Prit. Czemu jak akurat postawiłem to nad jego... Ja pierdzielę, czemu? Why? Dobra, niech będzie. Ale what the fuck. Naprawdę, dobra. To przerobię na tak, bo ja nie mogę, po prostu ja nie mogę z tą grą, naprawdę. Dobra, to drewno, lecimy, let's go, drewno się przynajmniej jego nie zmarnuje, dzięki stary, ratujesz mi też życie przy okazji. Szkoda, że tego nie wie, będzie wiedział patrząc z góry. Dobra, bo ja miałem i za tymi pochodniami. Ale mam nadzieję, że w międzyczasie znajdę żwir, bo ta zapalniczka jest do niczego. Nie mogę nią w ogóle ani zaświecić żadnej pochodni, ani nie mogę, nie wiadomo, zbyt dużo zrobić. Dlatego tak myślę, czy nie zrobić czegoś takiego, że jak nie znajdę żwiru, to czy nie, niestety z niemożności, po prostu nie zamienić tą zapalniczkę na zapalniczkę, tą, którą mogę oświecić. To jest ziemia? To jest ziemia. Nie ma żwiru. Nie ma żwiru. Albo tutaj zobaczę, czy jeśli nie ma żwiru. Może akurat tutaj jest gdzieś żwir. Nie ma, wszystko to lód. Mówię, czemu ja się kąpię w tej wodzie, która jest zimna. Ale patrzcie, jakaś jedna niewielka rzecz. O! O! Ale szczęście. Ty, jak znajdę... Jak znajdę jeszcze kolejny sugar cane, to ja będę mógł zrobić zapałki. A w ogóle, jaki jest crafting na papier? Zobaczę aż. Może, bo może tutaj jest inny crafting na papier. Tutaj zapalniczka, to ja wiem. Flint i iron ingot, ale... Jest tutaj coś takiego jak paper? Nie, jest R. A jak dostać powietrze? Nie wiem. Kurczę, paper. Wiem, że tak, ale paper mi chodzi. Paper. Dobra. Liczyć na to, że znajdziesz tutaj jeszcze kolejny sugar cane. Liczę na to. Dobra, dwie rzeczy. Albo sugar cane, albo flint. Jedną z tych dwóch rzeczy potrzebuję bardzo. Dlatego liczę, że tutaj coś będzie. Cześć niedźwiedziu, nie potrzebuję ciebie, bo szukam... O, tutaj coś jest. Tutaj coś jest.
plac zabaw i 3 groby. O kurde. To by się spodziewał. Zabawka. Tutaj zjeżdżalnia, w której dzieci pewnie zjeżdżały. O, notatka. Jest i są i zapałki. Nice. To było mi bardzo potrzebne. Jej, ale reszty nie wykorzystam. No skoro już jesteśmy, to dzienniczek Kevina. Dziś pierwszy dzień ferii, więc razem z kolegami poszliśmy do naszej bazy. Mój tata powiedział mi, że mam wrócić do domu o 20. To feria, a mam wracać tak wcześnie? To niesprawiedliwe. Jutro zostanę dłużej i nic tego nie zmieni. Drugi dzień ferii. Spotkałem Toma i mąż i razem poszliśmy do naszej bazy. Po drodze ujrzeliśmy pana Alberta. To przyjaciel mojego taty. Poczęstował nas pysznym ciastem. Postanowiliśmy popływać w jeziorze, mimo że mój tata tego zabronił. Niemili panowie z tego budynku niedaleko naszej bazy zakazali nam wchodzić do wody. Bawiliśmy się w piratów za blisko tej ściany i teraz musimy wymyślić inne zabawy. Poe chciał zagrać w chowanego, więc tak zrobiliśmy. Potem pobujaliśmy się na huśtawce. Ferie dzień trzeci. Ale jest zimno na polu. Mama kazała założyć mi polar i wziąć ze sobą termos z herbatką. W naszej bazie jest tak zimno, że chłopaki rozpalili małe ognisko. Tata zabronił mi używać zapałek, ale jeden raz nie zaszkodzi. Zostaliśmy tutaj do wieczora i jest zimno. Tata zadzwonił do mnie i natychmiast kazał mi wracać do domu. Jutro wrócę tu i napiszę. Reszta książki jest pokryta warstwą szronu. Chyba nie wrócił tutaj jutro. W ogóle tutaj jest ta mała baza i czy tutaj coś jest? Jakaś notatka tych małych dzieciaków? Tak, jest. Bazgroły Poe. Razem z Tomem patrzyliśmy przez teleskop, który kupiła mi moja mama na moje 9 urodziny. Kevin musiał wracać do domu, bo była chyba 20 godzina. Jakoś chwilę potem dostrzegliśmy dużą gwiazdę świecącą w oddali. To wydawało się takie głośne, takie z siebie głośne dźwięki. Wybuchy, piski i strzały, może to kometa? Trzeba będzie tam pójść, może znajdziemy coś tam ciekawego, Poe. Definitywnie to była kometa albo jakaś asteroida, no przecież ja wiem co tam było. Ojej, nie gadajcie, że pożegnanie. Przyjdzie dzień, w którym prawda ukaże swoje oblicze, tak jak słońce wychodzące za chmury po burzy, którego blasków już nigdy nie ujrzycie. Spoczywajcie w spokoju, aniołki, Dawid. Czyli był tutaj Dawid. I tutaj te dzieci zmarły pewnie od zimna. Sorry, że to zrobię, ale tak po prostu chcę zobaczyć, czy tutaj coś jest. Nie ma, to jest po prostu okej. No to spoczywajcie w pokoju. Ja to nie mogę postawić, co za głupie kro. Chcesz postawić na grobek? Kuźwa, nie możesz, bo tu coś niby jest. No no. Jak nie, ta gra zaraz. Nie mogę przez tą grę uczcić śmierci tych dzieci. Dobra, czyli to by było wszystko. Ale no, tym dzieciom współczuję akurat takiego losu. Gdyby tak skończyć po prostu. No jest budynek, do którego dotarł Dawid w piątej notatce. No to lecimy. Noise. Zostawiłeś coś tutaj? Nie, ale widać, że są tutaj schody do tego budynku, dlatego ja tam już idę. Nie wiem co to jest, ale wygląda na to, że to jest most. A tutaj jest sektor, okej, czyli tutaj jest sektor techniczny, okej. Tutaj jest zejście, ale tutaj nic nie znajdę, tylko zwłok czyjeś, dlatego przejdziemy dalej. Słychać wodę. Jedyny problem jaki ja widzę tutaj to to, że ja nie mogę się nigdzie dostać, bo nie mam tego karty, ale obstawiam, że może gdzieś tutaj kartę znajdę, albo w tym tutaj, w tej części budynku. No, widzę tam dalej znaki, czyli on musiał przejść po tym. Chociaż z chęcią bym się udał do sektoru technicznego, ale może tutaj jest akurat coś, co mi się przyda, żeby przejść do sektoru technicznego. Liczę, że tak. Centrala. Masz się rozgrzej, przyjacielu. No nie, ja nie chciałem więcej. Dobra, już tak nie robię. Okej, okay, sektor techniczny. Delegacja. Delegacja i kłamstwo. Najpierw może kłamstwo.
Byłem pewien, że moje kłamstwo ma krótkie nogi. Noobs odczytał moje notatki od Iwansa. Żądał wyjaśnień, jednak jedyne co otrzymał to stek kłamstw. Kłamstw, które uderzyły we mnie mocniej niż w niego samego. Gdybym powiedział mu prawdę, to czekałoby mnie spotkanie z Iwansem. Oko w oko. To co stałoby się później, to już sfera domysłów. Skończyłbym pewnie w piachu zakopany w niewiadomym miejscu. Ta korporacja jest przepełniona potworami w ludzkiej skórze. Nie mają oporu przed niczym, nawet przed torturowaniem bezbronnych ludzi. Byłem świadkiem takiego wydarzenia. Każdej nocy widzę te same sceny. Wolę, by Noobs trzymał się z dala od tej sprawy i z dala od takiego rynsztoku jak ja. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Sam. Okej. Okay. Delegacja ONB. Dziś wieczorem do naszej elektrowni przybyła mała grupka delegacyjna z ośrodka ONB, która przyniosła nam kopertę z listami nadanymi przez samego Marcela Evansa. Patrząc w oczy tym agentom, wiedziałem, że ci ludzie nie zapomnieli tego, co zrobiłem im w przeszłości. Nie chciałem poruszać tematu, bo towarzyszył mi Noobs. Znam go bardzo dobrze i wiem, że źle by na to zareagował. Za błędy się płaci niekiedy wysoką cenę. Agenci odjechali w kierunku złego zachodzącego słońca. Dokładnie taki sam widok jak te lata temu. Sam. Okej, czyli niefajna historia z pewnymi panami. Teraz pytanie, czy tutaj jest... O, kolejne notatki. Ale gdzie jest karta do technika? A, chcę kartę. Do cholery jasnej, okej. Okay. Jest karta, dobra. Ja tutaj takie dźwięki. Po prostu się ekscytuję, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Tak. O, mam kartę do sektora technicznego. Mamy listy polecone. Widzę, że nie są do końca w takiej... Okej, okay, dobra, jest. List polecony, stacjon B Marcel Evans. Operacja Arkanian zbliża się ku końcowi. Prosimy o podwyższenie limitu wysyłanej energii do przyszłego piątku włącznie. Będzie nam ona bardzo potrzebna podczas końcowych przygotowań do wystrzelenia obiektu High Delta 07. Przewidywana ilość energii, która zostanie wykorzystana, waha się między 900 a 1000 GW. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zapewnimy lepsze osprzętowanie na nasz koszt. Mamy ośrodki i nie chcemy... Niech i nie zawahamy się z nich korzystać. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi jeden z najważniejszych eksperymentów korporacji. Okej, okay, już jestem, także na spokojnie. Teraz list polecony stacji ONB2. Odbiorniki w naszej stacji wykazują, że energia, która miała powędrować do obiektu High Delta 07, rozproszyła się w kilku pomniejszych budynkach elektrycznych rozmieszczonych po tej wyspie. Jeżeli sytuacja prędko nie ulegnie zmianie, będziemy zmuszeni odciąć dopływ prądu do północnej i wschodniej części wyspy. Zabieg ten spowoduje, że budynki użytku publicznego zostaną odcięte od prądu na czas nieokreślony. Wysłaliśmy już 3 grupy techników, którzy zajmą się tą sprawą. Wasza interwencja nie będzie już potrzebna. Marcel Evans. What you? Jak będziesz się bawić, co? Ja ci jeszcze dam, panie Marcelu Iwansie. Dobra. Zapiski Noobsa. To brzmi jak jakiś podstęp sam. Czy widziałeś kiedykolwiek firmę, która sama do siebie proponuje, od siebie proponuje działania na własny koszt? Jeszcze to nachalne wyręczenie na sprawach, w których teoretycznie ci ludzie nie mają żadnego doświadczenia i praktyki. Myślę, że powinniśmy to zgłosić do odpowiednich służb i zablokować wszelkie infolinie z tymi ludźmi. Widać, że mają w tym jakiś cel. Nie ufam im. Noobs. Wypowiedzenie Noobsa. Myślałem, że przemyślałeś te sprawy i wyciągniesz jakieś wnioski. Przemyśliłem się. Przepraszam, ale będę dalej uczestniczył w tym biznesie. Ci ludzie nie doprowadzą nas do niczego dobrego i na pewno dobrze o tym wiesz. Widziałem ich teczki i schematy. To, co niedługo się wydarzy, zmieni wszystko, co do tej pory znaliśmy. Wygląda na to, że tylko ja jedyny znam prawdę i chcę działać w jej imieniu. Po dzisiejszej rozmowie widać, że ty jednak wolisz pieniądze i układy. Potraktuj tę wiadomość jako wypowiedzenie. Prowadź sam sobie tą elektrownię, nie będę się pakował w to błoto. Podpisał Noobs Wellington 1 luty 2007. Nie dziwię się kolesiowi. Tu zbyt dużo się dzieje. Jak na taką wyspę. Ale w końcu to jest wyspa. Nie byle jaka wyspa. Dobra, udajmy się do czego? Sektor techniczny, elektrownia, właśnie. Zobaczymy, czym mnie to miejsce zaskoczy. A, i byłbym zapomniał. I nie wiem, który to odcinek nagrywam, ale... Albo już w sumie na którymś odcinku dam znać na ten temat.
A na razie udajmy się w stronę elektrowni. Dobra, mamy. Sektor techniczny. Witamy w sektorze technicznym. Ciekawie tutaj. Tak. Bardzo ciekawie. Dobra, bo ja mam tutaj pochodnie i przydałoby się je użyć. I nice. Baterie. Tutaj dostępu nie mam, ale mogę znaleźć. A tutaj mamy... Nie wiem co mamy, ale też jakiś obiekt. O, jest zapiska, book and quill. Dobra, przeczytajmy. To wygląda jak spisek, Harry. Wczoraj niespodziewanie z roboty odszedł Nopes, a dziś do naszej placówki przybyli agenci z tego ONB. Czekajcie, ukichnę. Mam wrażenie, że właśnie wpadliśmy w pułapkę, z której nie mamy wyjścia. Potwierdzają te to braki w dostawie prądu, który rozchodzi się po wyspie nierównomiernie. Wiedziałem, że powierzenie tej roboty komuś obcemu skończy się źle. Tracimy na tym, jak tracimy my, jak również i wyspa. Co mamy zrobić? Czy ktokolwiek obchodzi się tym, co tutaj się właśnie wyprawia? Nie wydaje mi się, przyjaciele, nie wydaje mi się. Dostaliśmy od jakiegoś ONB nakaz, by uruchomić turbiny do produkcji prądu. Podczas gdy machiny się rozgrzewały, zauważyliśmy w oddali bawiących się w wodzie smarkaczy. Gdybyśmy zareagowali trochę później, doszłoby na pewno do tragedii. Natomiast wysłaliśmy tam jednego z nas, by przemówił tym bachorom do rozsądku. To świeże pokolenie mają tylko głupie pomysły w głowach. Harry. No cóż, tak w życiu jest, no. Ero, otwarcie śluzy niedostępne, po zablokowane zadanie. O, czyli tego nie otworzymy, ale jesteśmy w... O! No i subcia, zeszliśmy na dół. Coś tutaj mogę przesunąć? Nie, ale widzę, że śluz za cholerę by mnie włączył. Tak, czyli... Wszystkie te generatory są bez prądu. W sumie się nie dziwię, jest niska temperatura, więc nie miałaby w ogóle szans działać. Zobaczmy. Jestem w stanie coś tutaj zrobić, nie wiem, coś włączyć, żeby to działało. Okej, tutaj jest nisko, czyli czekaj, paliwo jest potrzebne? Czekajcie, zobaczę. Jestem w stanie coś tutaj zrobić, czy nadal nie jestem nic? Czyli nic tutaj nie zrobię. Okej. To wracamy do pana Dawida. A, karta. Nie będzie mi już ona potrzebna. Dobra, ale nie, i tak nie będzie mi potrzebna wracając, bo już tutaj nie wrócę raczej. Ale jest 18 minut, dobra. Lecimy dalej. I odcinek pewnie zakończymy w tamtym miejscu, gdzie Dawid doszedł. Ale widać, że to jest ta elektrownia. Elektrownia oczywiście wodna. Ale chociaż tam było pisało turbiny wiatrowe? Nie, czekaj, dobrze przeczytałem? Wiatrowe czy wodne? Chyba wiatro... Nie, wodne. Ta, bo elektrownia wodna w sumie, no. Ja zapominam, no. Dobra, tutaj mogę zejść. Pójdziemy dalej za pochodniami, ale kto by się spodziewał, że... Do takich rzeczy dojdzie w takiej elektrowni. O, notatka. I snowballe. Dzień 6 Dawida. To dzień 5 mogę tutaj wrzucić. Dotarłem do elektrowni wodnej. Niestety i tu nie spotkałem żywej duszy. Jedynie co mi się udało znaleźć, to stare notatki i schematy wysyłane prosto z ONB. Przy okazji się dowiedziałem, że pełna nazwa tej organizacji, a raczej poddziału, brzmi Oddział Naukowo-Badawczy. ONB... Jak to... To brzmi jak jakiś bank polski, który mógłby istnieć. Pozostaje jednak pytanie, czego pod oddział? Czy nad tą organizacją stoi ktoś wyżej? Po zapoznaniu się ze schematami nie ma najmniejszej wątpliwości, że ONB w mniejszym lub większym stopniu maczał palce w tym, co się wydarzyło. Na razie pozostaje mi podążać dalej do metra, którym Johnson odjechał w stronę miasta i głównego ośrodka ONB. Zapada wieczór. Będę zmuszony założyć proste obozowisko. Niestety mogę spodziewać się obecności dzikich wilków. Wyją tutaj prawie bez przerwy.
Dasz rady, Dawid. Jedynie szkoda, że nie idę z tobą, bo ja bym tym wilkom zrobił łomot kijaszkiem. A, właśnie gdzie mój kij? Właśnie kijaszkiem. Prawie bym zapomniał o tym kiju. O, tam jest pochodnia kolejna. Ale ładnie tutaj, co nie? Chociaż zima tutaj jest, to i tak jest ładnie. Teraz w tym gąszczu trawy nic za bardzo nie znajdę, ale... Wilk! Chłopanie! Gin! Gincie, gincie. Fucking... Czekajcie. Nie było za łatwo. Zapomniałem. O, jestem zadowolony teraz i chlebek. Zupę by się przydało zjeść, bo ja mam jej za dużo. Dobra, wracamy. Nie wiem, że podpalę tego wilka. Dobra, gdzie jesteś, wilku? Z chęcią cię podpalę. Dobrze, mam zupę, na szczęście. Chodź tu, ty mały. Na szczęście nic nie niszczą te creepery, także plus dla nich. Plus dla twórców, jak i dla creeperów. O, lepiej. Okej, okay, tutaj jest elektrownia. Mała, ale jest. Chyba on się tutaj zatrzymał, tylko pytanie, gdzie jest wejście do tej elektrowni malutkiej. O, tutaj. Dobra. Czy on tutaj zostawia jakąś latarkę, czy raczej nie? Chyba powinien zostawić, bo... To jest niemożliwe, że w takim małym obiekcie on nie zostawił żadnej notatki. Może z tej strony. O! No. Budka elektryczna. Dzień siódmy. Dzień ósmy. Tutaj zostawię dzień zakrwawiony nóż. Okej. Okay. Wchodząc do lasu zauważyłem w oddali małą budkę elektryczną. Czym prędzej się w niej schowałem i założyłem ekwipunek. Zbliża się godzina druga w nocy. Te przeklęte wilki dalej wyją i wyją. Wygląda na to, że tutaj nocy nie zmrużę oczu nawet na moment. Niestety nie wziąłem ze sobą żadnego śpiwora, więc będę musiał spać na wilgotnej ziemi. To naprawdę niewygodne, ale nie mam innej możliwości. Dosłownie przypadkiem znalazłem notatkę pracownika NB w jednej ze skrzynek elektrycznych. Ja przeczytam tutaj. Jednej ze skrzynek elektrycznych. Dowiedziałem się, że całe... Że za... I stąd. Dzięki. I po pierwsze, o tak. Widzę się godzina druga w nocy. Te przeklęte wilki dalej wyją, ok. Dowiedziałem się, że za całe problemy z dostawami prądu odpowiada Marcel Evans, który nakazał odciąć kilka obwodów w budynkach elektrycznych w północno-zachodniej części wyspy. Niestety reszta książki pokryła wilgoć i nie jestem w stanie doczytać się dalszego tekstu. Z trudem, ale jednak udało mi się odczytać pierwszą linijkę tekstu. Opisane są w niej wstępne prace prowadzone przez korporację w sprawie jakiejś misji o kryptonimie Arka 1. Wygląda na to, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż mi się wydawało na początku. Dawid. Okej, okay, pierwsza notatka idzie tutaj. A jedzonko idzie do brzusia. Mam dalej? Okej, okay, mam dalej. I teraz notatka numer 8 i idę za pochodnią jego kolejną. Tylko muszę zobaczyć, gdzie jest kolejna potem. O, tam jest, okej. Okay. Obudziły mnie trzaski dochodzące zza drzwi. Te bestie chcą się do mnie dostać. Mam przy sobie tylko nóż myśliwski i kilka nabojów do pistoletu. Niedobrze te świerciuchy przedarły się przez bramkę i próbowały na mnie naskoczyć. Udało mi się odskoczyć, ale jeden z nich zaszedł mnie i przejechał swoimi pazurami prosto po moim barku. Cholera, ta rana bardzo krwawi.
Dostrzegasz plamy krwi na papierze. Wybiłem prawie całe stado wilków. Reszta ucieka w głąb lasu. Czuję niemiłosierny ból. Z trudem umiem wykonać prosty ruch ręką. Muszę czym prędzej użyć bandaży i łyknąć kilka tabletek leków przeciwbólowych. Minęły 3 godziny. Tabletki najwyraźniej zadziałały i mam teraz nową siłę, by móc wstać i kierować się dalej w kierunku metra. Jeśli nie znajdę tam pomocy, to prędko pożegnam się z tym światem. Dawid. No nie, Dawid. Lecisz dalej, wierzę w ciebie. Dawid, Dawid. I nie chodzi mi o tego youtubera, tylko o Dawida. Tego tutaj, dobra. Ale no, tak śmiejąc się, nie śmiejąc, to... Lecisz, dawaj. Wiem, że krwawisz, ale dasz radę. Jesteś tak blisko celu. O, co my tu mamy? Liczę, że będzie gdzieś w pobliżu kolejne. A, to jest metro. O, to jest metro? O, cholera jasna. Proszę, gdzie my się znaleźliśmy? I jest informacja i zgnieciony papier z napisem Dawid. Czyli był tutaj Dawid. Okej, to sobie to zostawię. Będę wiedział, że on tutaj był. Planowana renowacja metra przy peronie 3 rozpocznie się dnia 10 lutego 2007 roku o godzinie 10. Oto się zbytnio nie zaczęła, ale widzę, że on tu był. Tylko nie podoba mi się, bo tu są creepery i tak dalej, więc ja to wolę chyba sobie oświetlić. Ale widzę, że... dajcie chwilę, muszę coś zobaczyć. I'm back. Musiałem na szybko okno zakryć i coś zanieść i już jestem. To było tak naprawdę tak bardzo szybkie, że nie będę robił cięcia, ale jesteśmy. Witamy w budynku. W ogóle coś szybko biegam tutaj. A nie, pewnie takie bloki to są, że szybko się biega. Ale przynajmniej wiadomo, że tutaj był Dawid. Tylko muszę poszukać śladów krwi, gdzie on poszedł. Poszedł tędy. A co gdyby poszedłbym tędy? Chyba nic by się nie stało, ale na pewno dotrę do jakiegoś miejsca, które tam jest. Zobaczymy, co tam jest w międzyczasie. Nic nie ma, ale jest jedzenie i widzę, że ktoś tu sobie mieszkał. No ładnie się tu urządził, ładnie wam powiem. Książki, gulasz, łóżko. Aż się w ogóle w tym łóżku wyśpię. Ktokolwiek tutaj mieszkał, dziękuję ci za to jakże piękne łóżko, o którym pożegnanie. O nie, żartujecie, że to Dawid. No niemożliwe, no. Zostałem sam. Wszyscy nie żyją. Anonim, a. Myślałem, że to przez chwilę Dawid i się pożegnał. Wygląda to, że jakiś koleś tutaj żył i... No skończył jak skończył, no. Dobra, no to idziemy teraz. Chyba wrócić. Wiecie, jaki jest jedyny problem teraz chodzenia tutaj? Ciemność. I mogą być potwory. Ja się z nimi oczywiście dam radę, ale fajnie by było mieć pochodnie. Kurna, bo nie damy rady. Gdzie jest żwir? Ja chcę żwir. A jeśli nie żwir, to przynajmniej zapałki, ale zapałki zrobię tylko z sugar cane. A sugar cane'a jak nie było, tak nie widzę. Wiedzcie, no. Dajcie żwir, please. Ja rozumiem, że żwir był tylko tam na początku, no ale... No, dobra. No cóż, trzeba się liczyć z konsekwencjami swoich wyborów, dlatego mucho odleć, bo ja chcę tutaj nagrać. To jest pierwsza rzecz, a druga to jest taka, że ja chyba... zjem zupkę.
rzucę ją i wezmę chyba peaceful, bo nie dam rady po prostu. A cały czas ta mucha lata, naprawdę, ja już nie mogę z tymi muchami. Ale widzę, że muszę cały czas iść tamtą stronę. Liczę, że tu znajdę zaraz żwir. Jakiś czas później. Gdzie jest? A, halo? Dotarłem na miejsce, czy coś ze mną? A nie, to coś się ze mną zamknęło, jeju. Wystraszyłem przez chwilę. Ja myślałem, co to się dzieje? O co chodzi? O, safe. Notatka w sejfie. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic. Co to mamy? Nakaz transportu. Proszę przygotować towar numer 82 do wysyłki, które nastąpi w dniu 31.01.2007. O godzinie 12 miejscem docelowym transportu jest magazyn pod zarządem Marka Fischera. Podpisał Frank Roberts. Okej. Ale jesteśmy na zewnątrz i teraz pytanie, jak wygląda to na zewnątrz? Czy mamy tutaj do czynienia z czymś pięknym, czy z czymś... Of course. Mogłem się spodziewać, że na całej wyspie jest śnieg. Jest dobra, widzowie, bo odcinek ma 30 minut, to będzie na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku dalej się udamy za kochanym naszym Dawidem i zobaczymy, dokąd się on dodał, dokąd on dotarł, o. No, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, będziecie chcieli więcej odcinków z tej mapki na moim kanale. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby mnie wesprzeć, oraz zostawcie dla twórców łapkę w górę i subskrypcję na kanale, na ich kanałach, typu iStone'a i Rebexa, oraz Diax przy ich mapie. Albo czeka was śmierć od mojego kika baseballowego. No, sobie żartuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!